No, najpierw zacznę od siebie. Cześć, nazywam się Sebastian Malaca, standardowo. Co ja robię? Trochę programuję, trochę mówię do ludzi, trochę szkolę, trochę się konsultuję, albo się ludzie ze mną konsultują, zależy w której, po której stronie jestem. Obecnie pracuję w UBS-ie, a dzisiaj chciałbym wam opowiadać trochę o sposobach, jak ulepszyć wasze code review. Dobra, więc co mamy w planie dzisiaj? Najpierw chciałbym dowiedzieć się, co wy wiecie o code review. Później porozmawiamy sobie chwilę o problemach, które stawia przed nami ta praktyka. Następnie może rzucę kilkoma pomysłami na to, jak sobie z nimi radzić. A na sam deser kilka rzeczy, z którymi ja nadal walczę, więc może wy mnie poratujecie, jak wy sobie z tym radzicie. Dobra, to żeby nie przynudzać, zacznijmy od razu. Dlaczego robimy code review? Jaka jest główna wartość code review? Jakieś pomysły? Ktokolwiek? Pieniądze. Okej. Pod warunkiem, że sprzedajesz tool do code review, to tak. Okej. Coś innego? Wymiana wiedzy, to jest dobre. Okej. Dobra. Słucham? Poprawa kodu. Okej. Jak najbardziej. No to code review robimy przede wszystkim po to, żeby poprawić jakość tego kodu. Z tym, że nie zawsze w code review jesteśmy w stanie wyłapać wszelkie błędy, które jesteśmy w stanie wprowadzić do kodu, więc główną jakość, którą staramy się poprawić, to jest czytelność tego kodu. To, żeby ludzie, którzy pracują z nami oraz my sami za miesiąc, rozumieli ten kod. No oprócz tego tutaj ktoś rzucił hasło wymiana wiedzy. Zarówno ja, jako osoba, która jest autorem tego kodu, dzielę się sposobami rozwiązania danego problemu z innymi, jak i osoba, która robi to review, udziela mi wskazówek, sugestii albo wręcz wytyka mi błędy, co też jest dobre. Okej, okay. Kto z was ma jakieś doświadczenie z code review? Dobra, świetnie. To jakbyście sobie mieli wyobrazić takie idealne code review, jak ono by wyglądało? Przechodź za pierwszym. Okej, okay, dobra. To jest bardzo dobre. Co jeszcze? Zero komentarzy, okej. Okay. A jako człowiek, który robi review, czego oczekujecie od kodu? Żeby był czytelny, dobra. Słucham? Żeby było go najmniej, tak? Dobra. Żeby trzymał się konwencji. Okej, okay, to o tym sobie porozmawiamy, o tym trzymaniu się konwencji za chwilę. Dla mnie code review, już abstrahując od tego kodu i tak dalej, powinno być szybkie. Ja nie chcę spędzać dużo czasu nad review czegokolwiek kodu. Dlaczego? Bo ja jako programista lubię sobie pokodować. Wolę pisać swój kod, niż czytać cudzy. Dlatego też, tutaj ktoś wspomniał, że powinno tego kodu być mało. Jak najbardziej. Kiedy code review ma szansę być szybkie? Wtedy, kiedy mamy mało zmian. To implikuje kolejne rzeczy. Mało czasu poświęcamy i mało wysiłku nas to kosztuje. Jeżeli te cechy posiada review jakiegokolwiek kawałka kodu, to dzięki temu my się nie boimy robić tego review. Za każdym razem podchodzimy do niego, bo wiemy, że to jest szybka aktywność, która wnosi pewną wartość, ponieważ o wartości przed chwilą sobie porozmawialiśmy i idziemy dalej. Czy zauważyliście jakieś problemy przy robieniu review kodu? Zarówno jako autorzy, jak i osoby robiące to review. Za dużo kodu. Za dużo kodu. Dobra, jasne. Odrywa od pracy, jak najbardziej. Nieznamy kontekstu. Kurczę, to jest akurat genialny punkt. Coś jeszcze? Dobra. Niejasne komentarze. Niejednoznaczne komentarze. Dobra, okej. Okay. To mam nadzieję, że zaatakuje każdy z tych punktów, które wymieniliście. Dla mnie takie 5 największych problemów to są właśnie takie, nawet nie tyle niejasne komentarze, tylko takie konstruktywne komentarze. Kilka lat temu miałem przyjemność pracy z programistą, który często gęsto robił review naszego kodu i potrafił rzucić komentarz somehow I don't like it.
I to było tyle. Dostawaliśmy coś takiego i oczekiwania były proste. Masz to zmienić. Ale jak? Już nie było podpowiedzi. Nie było wiadomo, co tak naprawdę jest nie tak. Nie było wiadomo, dlaczego jest nie tak. Czy składnia jest nieodpowiednia, czy rozwiązanie jest złe, czy może jest jakiś bug, etc. Kolejna rzecz, czepianie się detali. Tutaj ktoś wspomniał o tym, że ta struktura jest istotna. Ja osobiście nie lubię, jak w code review muszę zwracać uwagę na to, czy linia nie jest za długa, czy nawiasy są w odpowiednich miejscach. Ja od tego mam narzędzia. Ja nie chcę patrzeć na to w review. To są detale, których ja mam czytać kod, który wygląda dokładnie tak, jak ja oczekuję, że będzie wyglądał. OK. Następne rzeczy. Takie niekończące się dyskusje na temat tego, czy singletonów można używać, czy nie. Czy lepsza jest strategia, czy może lepszy jest template method. Czy lepiej zostawić tutaj ten konstruktor, czy może już stworzyć jakąś fabrykę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Problem z takimi dyskusjami jest następujący. Jeżeli ja rzucę komentarz w czymkolwiek, do czegokolwiek kodu, to jest bardzo duża szansa, że ktoś mi odpowie. W tego typu dyskusjach najczęściej ja się nie zgodzę, ponieważ ja mam uwarunkowane doświadczeniem, zbudowane na podstawie wszystkich rzeczy, które ja wcześniej napisałem, moje własne zdanie. I ta osoba pewnie też ma swoje własne zdanie. I my zaczynamy się wymieniać. I takie komentarze czasami kończą się tym, że kod, który został napisany w godzinę, dwie godziny, siedzi w review trzy dni. Co jeszcze z takich problemów w code review? Omawianie właśnie takich rozwiązań projektowych, że tu jest za dużo interfejsów, tu są niepotrzebne wzorce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Faza designu, faza rozwiązania takiego większego kawałka, jakie klasy tam będą, etc., etc., to powinno być wcześniej przedyskutowane. To można przedyskutować wcześniej, bo wy zawsze zaprojektujecie ten kod. Jest tylko jedna rzecz, którą możecie zrobić więcej. Możecie waszym projektem się podzielić, nim napiszecie kod. Jeżeli się podzielicie tym, co wam w głowie powstanie, to przenosicie tą dyskusję, która w review będzie miała miejsce po tym, jak napiszecie kod, do fazy wcześniejszej, kiedy nadal jeszcze tak naprawdę nie wiecie, jak dokładnie, jak w detalach to zaimplementujecie. No i to wszystko kosztuje. Czas, pieniądze i kupę wysiłku. Jeżeli to wszystko złożymy do kupy, to nam po prostu się nie chce brać za kolejne review. Bo ja wolę się zamknąć w swoim małym świecie, w swoim zespole, pokodować, dostarczyć jakiś nowy feature, a to code review może ktoś w końcu zrobi. Okej. I w jednej firmie, w której pracowałem, jak spotkaliśmy się z tymi wszystkimi problemami, to zadaliśmy sobie pytanie, no to co? No to skoro rzeczywiście wydłużamy ten proces developmentu w nieskończoność, skoro dyskutujemy ze sobą, skoro chcemy dostarczać, a nasz kod leży w review, to może nam to review wcale nie jest potrzebne. Może tak naprawdę to nie jest dobre dla nas. No, ale okej, wróciliśmy do tych wartości. Dzielenie się wiedzą, jakość, te wszystkie sugestie. Doszliśmy do wniosku, że to jest jednak na tyle cenne, że nie pozwolimy sobie wyrzucić review z naszego pudełka narzędzi. Więc zrobiliśmy eksperyment. Zdecydowaliśmy się, że będziemy dawać komentarze dotyczące tylko bugów. Wszystko, co ma zostać poprawione, ma zostać opisane. Dlaczego to jest bug i jak to można naprawić? Bez tych dwóch odpowiedzi nie możesz dać, nie mogłeś dać komentarza. Jeżeli to nie był bug, to również nie mogłeś dać komentarza. A następnie po dwóch tygodniach siedliśmy sobie i zaczęliśmy się zastanawiać, czy to jest forma, którą robimy. Nie była to forma, która nam odpowiadała, to było za mało. No i wpadliśmy na kilka innych pomysłów. Tutaj jest właśnie ten pierwszy punkt, no comments, to jest to o bugach. Druga rzecz, którą warto sobie siebie zapytać, nim dodacie jakikolwiek komentarz,
czy tak naprawdę mi ten kod przeszkadza? Czy może komentarz, który ja chcę rzucić, to nie jest na zasadzie ja bym zrobił to inaczej, ale ja bym zrobił to inaczej nie implikuje, to jest zrobione źle. No ale okej, czasami mogę uważać, że ja bym zrobił to inaczej i to jest zrobione źle, ale autor się nie zgadza, bo ma swoje mocne zdanie, swoje mocne opinie. Więc tutaj polecam, jest taki cudowny sposób, mediator. Idźcie do kogoś, z kim lubicie pracować, czy kogo zdanie cenicie. Idźcie do tej osoby i zapytajcie, to jest gotowe rozwiązanie, to jest rozwiązanie sugerowane. Co powinniśmy zrobić? W którą stronę powinniśmy iść? Dana osoba powinna wam powiedzieć, które rozwiązanie wybieracie, aczkolwiek nie wymagajcie od niej uargumentowania tego. To już nie jest jej odpowiedzialność. Skoro dwóch deweloperów w miarę, no ja zawsze zakładam, że pracuję z ludźmi, którzy chcą to robić jak najlepiej i robią to w miarę dobrze. Inaczej bym nie był albo w tym miejscu, albo bym nie pracował z tymi ludźmi. Więc to jest dla mnie zawsze punkt wyjścia. Więc jeżeli dwóch deweloperów nie jest w stanie się zgodzić, to pozwólcie trzeciej zdecydować. Już bez zbędnego tłumaczenia, bez zbędnego wdawania się w dyskusję. A teraz, jeżeli wy byście zostali poproszeni o taką mediację, to pamiętajcie, w lwiej części przypadków kod napisany jest lepszy niż ten, który trzeba napisać. Pod warunkiem, że ten napisany nie zawiera bugów. Dlaczego? Któż ktoś czas, wysiłek, myślenia na temat problemu, to wszystko zostało zrobione. Nowe rozwiązanie to jest jeszcze raz powielanie tego. Co więcej, to jest strata tego wysiłku, który został już włożony. Więc jeżeli to nie jest rażące po oczach, to zakładam, że jeżeli to będzie rażące po oczach rozwiązanie, to by do was nie trafiło. Jeżeli to nie jest rażące po oczach rozwiązanie, to zdecydujcie się na to, co jest napisane. Bądźcie leniwi. OK, to następna rzecz. Ja czasami, jak patrzę na pull requesty, które oglądam, tam jest taki jeden wielki, ogromny commit i jest 10 plików zmienionych. Problemem nie jest to, że jest 10 zmienionych plików. Czy to są nowe, usunięte, czy to są zmodyfikowane. To nie jest ważne. Problemem dla mnie jest to, że ja tak naprawdę widzę mnóstwo zmian. Okej, tu powstał nowy interfejs, bo ta klasa już nie ma bezpośredniej zależności do tej klasy, tylko ktoś wyciągnął interfejs. Teraz ta klasa implementuje ten interfejs, więc na boku powstała nowa klasa, która decyduje, którą konkretną implementację danego interfejsu wstrzyknąć w to miejsce. Mam nadzieję, że nie do końca się połapaliście, co ja teraz opisałem. W każdym razie to są zmiany, które wy musicie ogarnąć, jak patrzycie na zmiany, gdzie może być 5 plików zmienionych. To nie jest dużo, ale to jest wiele zmian. Jeszcze jak dojdzie do tego jakiś drobny refaktoring, bo ktoś dojdzie do wniosku, tutaj przydałby się rename tej klasy, albo ona w ogóle powinna się znaleźć w innym miejscu, tutaj może wydzielę sobie prywatną metodę, a ta właściwie metoda jest już na tyle duża, że ja ją wyciągnę do innego obiektu. To są wszystko zmiany. I problemem nie jest ilość plików zmodyfikowanych. Problemem jest ilość zmian, które trafiają do review. Ponieważ to nie jest tak, że ja mam, jeżeli na każdą zmianę, zweryfikowanie jej jakości poświęcam te czasu, to nie jest tak, że jak ktoś wrzuci do jednego commita, do jednego review, rzuci mi kod z 10 zmianami, to jest 10 razy T. Nie, bo to jest 10 razy T plus przełączanie kontekstów. I oprócz tego przełączania kontekstów plus wyłapanie tych wszystkich kontekstów. Ja to wszystko muszę zrozumieć. Więc teraz, jak można by to było ułatwić? Bo jasne, czasami zdarza się sytuacja, że ja mogę zmerdżować tylko zmianę w pełni funkcjonalną. Można robić commity. To może być nadal jedno review, ale jeżeli w tym review będzie 10 commitów, to deweloper, który sobie patrzy, ogląda taką zmianę, skacze sobie od jednego commitu po drugim. Ma historię. On sobie czyta i wtedy sprawdza, ok, wydzielenie interfejsu. Sprawdza, no rzeczywiście interfejs został wydzielony. Dodanie klasy, która określa, która implementacja ma być wstrzyknięta. No ok, rzeczywiście ta klasa powstała. Rename metody. Ba, ta metoda została, jej nazwa została zmieniona. I tak dalej, i tak dalej. Eliminujemy
wyłapanie wszystkich kontekstów, eliminujemy również przełączanie się w głowie pomiędzy tymi kontekstami. Zostaje tylko zmiana. Co więcej, każdy commit dobrze by było, gdyby był nazwany odpowiednio. Jeżeli wrzucicie... Jest taka dobra zasada nazywać commity w taki sposób, żeby określały, co ma się stać zaraz po tej implementacji. To znaczy, jeżeli ten commit zostanie zmerdżowany, to co się stanie? Should have more descriptive name, czy coś takiego. I tak dalej, i tak dalej. Każda nazwa commitu to jest jak nazwa klasy, jak nazwa metody zmiennej. Ona wam powinna coś mówić. Dzięki temu, jak sobie zrobicie, zrzutujecie historię tych commitów, to jesteście bardzo szybko w stanie wyłapać zmiany. Jeżeli dodacie do tego odpowiednie prefiksy, na przykład, nie wiem, każdy refactoring, czyli zmiana bez zmiany działania kodu, dostanie prefiks refactoring, to ja szukając bugu mogę to odfiltrować. Dlaczego mogę to odfiltrować? Ponieważ to była refaktoryzacja. Kod ma, jeżeli posiadał bugi, to nadal po refaktoryzacji posiadał bugi. Ja tylko zmieniałem nazwy, wydzielałem jakieś nowe klasy. Tam nie szukam bugów. Jeżeli jestem zainteresowany konkretną funkcjonalnością, bo widzę, że tam jest jakiś problem, to my mamy numerki epików dodane na samym początku. Listuję sobie to wszystko. Jeżeli wiem, że to nie jest konkretny epik, a nie jest nawet epik, ale wiem, jaka konkretna historyjka, no to mam numer epika, numer historyjki, a później jeszcze nawet numer konkretnego zadania. Bardzo fajnie się po czymś takim porusza. Co więcej, ja jeżeli patrzę później w review na ten kod i sobie czytam, to ja czytając nazwę tego commita, wiem, jakiej zmiany oczekuję. I teraz z automatu, jeżeli jest w nazwie commita napisane, że tu będzie rename metody, a ja patrzę do commita i jest zrobione 10 innych rzeczy, to ja nawet się nie zastanawiam, czy te 10 innych rzeczy były zrobione dobrze. Nie. To jest problem. To powinno zostać cofnięte i zmienione na kilka innych commitów, bo mi wygodniej będzie na to patrzeć. Autor w swoim kodzie się bardzo płynnie porusza, więc szybciej jemu będzie podzielone to na atomowe commity z dobrymi nazwami, niż mi, dla mnie, zrozumienie tego, co on miał na myśli, co chciał zrealizować. Okej, kolejna rzecz. Jeżeli możecie, nie jesteście zmuszeni do tego, żeby merge'ować do tych głównych waszych branchy, gałęzi, funkcjonalnych zmian, to róbcie jak najszybciej commity. Jeżeli widzicie refaktoryzację, przełączcie się na główną gałąź, zróbcie osobnego brancha, ponieważ naprawdę genialnie się ogląda review kodu, gdzie jedyną rzeczą, która się zmienia, to jest nazwa zmiennej w metodzie. To jest tylko jeden plik. Jesteś w stanie szybko zweryfikować, czy to jest czytelniejsze, czy to nie jest czytelniejsze. Dzięki temu ja robię review dużo szybciej, ja robię review dużo częściej, no i oczywiście refaktoryzując poprawiam jakość tego kodu. Jeżeli widzicie duży pull request, dużo zmian w kodzie, to dla mnie znam tylko jeden przypadek, gdzie taka zmiana jest akceptowalna do tego, żeby zrobić review takiego kodu. Jeżeli mam obiekt, którego metoda publiczna jest używana przez 100 innych rzeczy, to rzeczywiście ja się spodziewam 101 plików zmienionych. Ale to wszystko załatwia za mnie IDE. Ja się nawet nie zastanawiam, czy to jest dobrze zrobione. Jedyne, co ja oceniam, to czy ten rename, czy ta nazwa po zmianie jest czytelniejsza, czy może nie. Jeżeli jest czytelniejsza, okej, to ja nie przelatuję każdego tego pliku, bo tam już zadziałało IDE. Ten kod by mi się nie odpalił, ten kod by nie zadziałał. Jeżeli mam do tego testy, to jestem tym bezpieczniejszy. Natomiast jeżeli widzicie dużo plików, no to co możecie z tym zrobić? Dla mnie to jest coś, co powinniście cofnąć do autora. Nie starać się zrozumieć ten kod. Nie słuchać wytłumaczeń, że inaczej się nie dało. Nie spotkałem się nigdy z sytuacją, że inaczej się nie da.
To nie wynika z tego, że inaczej się nie dało. Ktoś nie umiał pomyśleć o tym w inny sposób i rzeczywiście zrobił jedną wielką zmianę. To zawsze można krokowo zrobić. Jeżeli jesteście zmuszeni do zrobienia jednej wielkiej funkcjonalnej zmiany, bo tylko taka może być zmerdżowana, okej, ale niech to będą pojedyncze kroki. Refaktoryzacje, zmiany projektu, nowe funkcjonalności i tak dalej. Bo to się czyta. Nie przełączacie się wtedy. Dużo rzeczy, jako osoba, która robi to review, wam odpada. Dużo wysiłku jest od was zrzucanych. Co więcej, takim review możecie się wymieniać. Bo ja mogę koledze powiedzieć, czy koleżance, ja zrobiłem do 5 commitu, leć dalej, bo moje 15 minut się skończyło. To też jest proste. Z wieloma zmianami w jednym commicie tego nie zrobicie. Nie powiecie, że ja przejrzałem pierwsze 10 plików i jest okej, chyba. Tego nie zrobicie. To już tak nie zadziała. Standardy i takie dobre praktyki. Moim zdaniem to nigdy nie jest część review. Dlaczego? Bo od tego mamy narzędzia. Mamy tyle narzędzi na rynku, że to wszystko można zautomatyzować. Jak kod trafia do review, to ja już się nie zastanawiam, czy bracket jest w odpowiedniej linijce, czy linia ma rzeczywiście mniej niż 180 linii, czy metoda ma rzeczywiście mniej niż 5 parametrów, czy obiekt nie ma więcej niż 4 zależności i tak dalej. Bo tak naprawdę mnie nie interesuje, kiedy wy idziecie zgodnie z naszymi wspólnie uzgodnionymi standardami. Mnie to nie interesuje. Co mnie interesuje? Mnie interesuje, kiedy te standardy łamiecie. I jeżeli ja mam taką preweryfikację przed review tego kodu, to wtedy w jakiś sposób musicie wrzucić tego magicznego haka, żeby wasze złamanie tych standardów przeszło tą weryfikację. I to jest coś, na co ja zwrócę uwagę. To jest coś, gdzie ja się zatrzymam i zastanowię się, okej, uzgadnialiśmy, że 3 zależności to jest nasze max. A tu widzę 5. Dlaczego? Ja na to chcę zwracać uwagę. Ja chcę zwracać uwagę na to, kiedy łamiecie nasze reguły, łamiecie standardy. I dlatego to wszystko powinno być robione przed review. Bo ja w review chcę zweryfikować, czy wy macie dobre podstawy do tego, żeby nagiąć naszą jakość. Kolejna rzecz. Czasami możecie zobaczyć kod, którego po prostu nie rozumiecie. Zdarza się. Mi się przynajmniej zdarzyło wielokrotnie, że dostawałem kod, którego czytam od góry do dołu i nie rozumiem. Nie rozumiem, co tam się dzieje, nie rozumiem rozwiązania, nie rozumiem dlaczego. Najgorszą rzeczą, którą można wtedy zrobić, to jest iść do autora i zapytać, co ty tu zrobiłeś? Dlaczego? Ponieważ autor to wszystko ma w głowie. Jeżeli ja napiszę kod w ciągu pół dnia, i go wrzucę do review, to gwarantuję wam, że jeżeli ja swoje obiekty, zmienne metody ponazywam foobar, bus, to ja będę w stanie wam bardzo dobrze opisać, co mój kod ma robić. Jakie wymagania ma realizować. Ja jestem wam w stanie to opisać. Ale to nie o to chodzi w kod review, żeby ja wam opisał, a wy później żebyście przeszli przez mój kod, czy on odzwierciedla moje myślenie. To nie o to chodzi. Ja chcę rozumieć twój kod. Ja muszę rozumieć twój kod, ponieważ może być taki problem, że ja kiedyś będę musiał z nim pracować. I jeżeli ja do ciebie pójdę i zadam pytanie, no to jest taka smutna prawda, że po pół roku niewielu z nas dokładnie zdaje sobie sprawę, co ten kod tam w środku dokładnie robił. To ucieka. Dlaczego? Bo w międzyczasie mieliśmy wiele innych rzeczy na głowie, wiele innych problemów do rozwiązania, wiele innych kontekstów, które musieliśmy dokładnie zrozumieć. Więc autor to nie jest dobra osoba, żeby pytać o wytłumaczenie tego. Ale i tutaj kolejna rzecz. Czasami rzeczywiście ja nie jestem w stanie zweryfikować tego kodu. Dla mnie taką piętą Achillesa jest SQL. O ile to jest jakiś prosty select, to ja jeszcze ogarnę. Jestem w stanie to zrobić. Ale jeżeli to ma być coś naprawdę bardzo wydajnego, bardzo szybkiego, bardzo rozbudowanego, to ja mogę zobaczyć na ten SQL, no i jak zamknę jedno oko, to mogę nawet powiedzieć, że jest OK. Ale w tym momencie powinienem iść do kogoś,
i poprosić jednak o zweryfikowanie tego. Nigdy autora, bo autor to właśnie napisał. On zakłada wszystko, co autor mógł przewidzieć, umieścił w kodzie. Każdy problem, który zauważył, rozwiązał w kodzie. Tu chodzi o problemy, których mógł nie zauważyć. I do tego jest wam potrzebny ktoś, kto jest w stanie zarówno zrozumieć kod, jak i odnaleźć się w tym wszystkim. Więc nie ma problemu, że ja nie rozumiem jakichś technicznych aspektów w kodzie, pod warunkiem, że jest ktoś poza autorem w projekcie, który jest w stanie w to się zgłębić, to zrozumieć. To nie jest ważne, czy to jest techniczne, tak jak wspomniany przeze mnie SQL, czy to jest biznesowy, jak część biznesu totalnie oddalona ode mnie. Dopóki jest jakakolwiek osoba, która jest w stanie zrozumieć ten kod, to jest dobrze. To te osoby powinny weryfikować to. Ba, jeżeli ja jestem osobą, która wrzuca kod do review i zdaję sobie sprawę, że to jest pewien aspekt, który nie wszyscy są w stanie zrozumieć, to powinienem się zachowywać odpowiedzialnie. Nie powinienem rzucić tego kodu do pierwszej lepszej osoby. Dlaczego? Ponieważ pierwsza lepsza osoba popatrzy, taki ja, popatrzy na tego SQL-a, no dobra, wygląda ok. A mój znajomy już tutaj pracuje, nie wiem, 10 lat, no to nie może popełnić prostych błędów. Okej, pójdzie do mastera. To jest iście na łatwiznę. Zarówno jako reviewer, ponieważ ja nie powinienem tego zrobić, ale zarówno jako osoba, jako autor tego kodu, ponieważ ja powinienem nie bać się rzucić tego kodu do kogoś, kto jest w stanie zaatakować moje rozwiązanie. Dlaczego? Bo przecież ja nie chcę wprowadzać bugów. Ja rzetelnie podchodzę do swojej pracy. Dlatego to takie osoby powinny dostawać to review. I tu jest taki ostatni aspekt. Code review. Ja jako autor kodu, jeżeli jestem nowy w projekcie, wrzucam coś do review. Ja jako autor kodu, jak dostanę komentarz od jakiegoś seniora, który mi mówi: Sebastian, ma to być zrobione tak, 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 a ja się nie zgadzam, czy ja powinienem się bać, żeby się z nim kłócić? Nawet jeżeli ja mam rok doświadczenia, a ta osoba 10 lat. To nie jest strach, który ja powinienem odczuwać. Dlaczego? Bo osoba, która jest 10 lat w projekcie, może jej myślenie może przejść w pewien proces automatyzacji. Jeżeli to jest automatyzacja, to jest mniej myślenia po drodze. Więc wiele rzeczy może umknąć. Więc może tak naprawdę ja powinienem wyjść i powiedzieć, że wiesz co, chyba jednak ja mam rację. Pomimo tego, że jestem 10 razy krócej w tym projekcie niż ty. Z drugiej strony, jak jestem osobą, która robi review i też jakiś starszy senior, architekt wyrzuca ten kod i ja na niego patrzę i mam wątpliwości, to ja to powinienem wyrzucić z siebie. Ja nie powinienem odczuwać strachu, że no, on na pewno o wszystkim pomyślał, przecież on tyle lat pracuje, on był w takich miejscach, które ja nigdy nie zobaczę. To nie jest strach, który ja chcę odczuwać. Każdy, robiąc code review, jako autor, wrzucając kod do review, prosząc o to review, oraz osoba, która robi to review, powinniśmy odczuwać tylko jeden wspólny strach, że po zmerdżowaniu zmniejszyliśmy jakość tego kodu, albo że wprowadziliśmy błąd. To jest jedyny strach, który powinniśmy czuć. Dobra, no teraz to były moje sugestie, a teraz jeszcze kilka takich wielkich wyzwań, które nie zawsze mają proste rozwiązanie. Tutaj ktoś powiedział, że na samym początku, że możemy nie znać kontekstu. I to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli mam aplikację, która ma bazę klientów i ich jakoś obsługujemy, mamy bazę produktów i to znaczy w ogóle jakąś aplikację obsługującą te produkty, tutaj klientów, system fakturowania, etc., etc., i mamy mnóstwo takich komponentów, to jeżeli ja się zajmuję klientami i ktoś dodaje jakąś wielką funkcjonalność do produktów, to ja się tam nie odnajdę. To będzie ciężkie dla mnie. Jeżeli ktoś w ogóle wprowadza coś totalnie nowego, a ja będę widział tylko wyrywkowe kawałki kodu w review, to ja się w tym nie odnajdę. To jest tak, jakbym miał 10 pudełek puzli, wyciągał po jednym puzzlu i każdemu z was dał po jednym.
Jeżeli macie popatrzeć, kurde, puzzle jak nowy, dopiero co wyciągnięty z pudełka, kawałek obrazka jest, no dobra. Tak ja patrzę na kawałek kodu, który widzę w review. Ja go mogę zmerdżować. Tylko najgorsze jest to, że ja po wszystkim, jak te wszystkie puzzle zostaną, trafią do naszego wspólnego wielkiego worka, którym my zarządzamy, który my musimy utrzymywać, jak to wszystko tam trafi, to może się okazać, że to nie ma rąk i nóg. Ja z tego układanki nie ułożę. Dlatego jest takie fajne rozwiązanie. Też nie jest kuloodporne, ale potrafi ułatwić życie. Jeżeli wprowadzacie dużą zmianę, jeżeli wprowadzacie dużą funkcjonalność, to co można zrobić najpierw? Podzielić się ze wszystkimi w projekcie. To jest problem, który chcemy rozwiązać. To jest to, jak chcemy go rozwiązać. I taka mała rzecz, co nam daje? Po pierwsze, ludzie z tych innych zespołów, albo z tego samego zespołu, ale trochę dalej mnie siedzący, mogą powiedzieć, co mi umknęło. Bo mi mogło coś umknąć. Ja nie wiem, ja mogłem przeczytać o jakichś cudownych wzorcach i ja zobaczyłem problem i doszedłem do wniosku, że ja tam wrzucę te wzorce. A może się okazać, że moje rozwiązanie ma luki. Ja po prostu jestem... moje widzenie się zawężyło i ja wielu rzeczy nie widzę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli oni znają to całe rozwiązanie, to są w stanie lepiej zrewidować moje małe kawałeczki układanki. Zobaczą, okej, to nadal pasuje. Tak, rzeczywiście mówili coś o tym. A jeżeli ja robię taką, nie wiem, prezentację, dyskusję, to można gdzieś wrzucić. Można maila do wszystkich wysłać. Ja już nie mówię, żeby zrobić jakąś super prezentację z świetnymi diagramami, ale opisując komuś coś, to pewnie, nie wiem, narysujecie coś na tablicy? Można zrobić zdjęcie. Można to zdjęcie później wysłać. To jest podkładka, którą można później i pomoc, którą można później użyć podczas robienia tego review. Co więcej, dzięki takim rzeczom, jeżeli, bo oczywiście wszyscy jesteśmy agile i zmiany i nagle ktoś znajdzie jednak, że tam jest taki fajny special case, ktoś nam powie, że tutaj musimy jakiegoś simple ifa wrzucić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to może ewoluować. Ale po takim wstępie jest większe prawdopodobieństwo, że ludzie, którzy będą patrzyli na te zmiany, wyłapią to, co nie pasuje do tego, czym się podzielili. Super. Co się stanie? Zadadzą pytania. Więc ja albo będę w stanie im odpowiedzieć i wytłumaczyć, co się zmieniło, albo ocknę się i powiem, okej, super, ja jednak to cofnę. Chyba trochę poszalałem z rozwiązaniem. I ważne też, tak na sam koniec, po wprowadzeniu takiej funkcjonalności, podzielić się finalnym rozwiązaniem. To jest dobrze, żeby powiedzieć wszystkim, tak, to jest nasz problem, to było nasze rozwiązanie, to się stało. Budujemy dokumentację, która po pewnym czasie będzie zdezaktualizowana, ale to jest jakiś punkt wejścia do projektu. Kolejna rzecz. Czasami jest ten straszny kod, bo wiecie, nie wiem, produkcja się pali, jest piątek wieczorem, impreza jest za 2 godziny, ja chcę wyjść, ale jest bug do rozwiązania. No i co ja mogę zrobić? No staram się to zrobić jak najszybciej i tu nawet już dochodzę do wniosku, dobra, tą imprezę mogę pominąć albo mogę się spóźnić. No ale są klienci, którzy na produkcji tracą pieniądze, bo każda aplikacja albo przynosi pieniądze, albo pozwala nam oszczędzić pieniądze. Ktoś na tym zarabia. Więc jeżeli jest jakiś krytyczny bug, to ktoś na tym traci. Więc takie bugi chcemy rozwiązywać jak najszybciej. I to są właśnie te sytuacje, kiedy często decydujemy się na to, że no dobra, okej, że rzeczywiście rozwiązałeś to jakość taka, jaka jest. Teraz w tym przypadku liczy się jakość, nie jakość, więc lecimy. To nie kończcie na tym. Ja nie powiem wam, że jeżeli widzicie kod złej jakości i on ma się znaleźć za godzinę, bo chcemy zrobić nowy deployment, to tego nie róbcie. Bo to nie zadziała. To działa tylko w książkach. Rzeczywiście jesteśmy w stanie, mamy zawsze moc powiedzieć nie i tego nie zrobimy. Ale nie, w rzeczywistym życiu będziecie mieli takie sytuacje. Będziecie sami pisali ten kod, będziecie sami walczyli z ludźmi,
prosząc ich o to, żeby wpuścili ten kod na produkcję, pozwolili wam na ten merge. Ale warto wtedy, to już wymaga silnej woli od was, jako autorów, żeby wrócić do tego kodu i później powiedzieć, ja muszę to poprawić. Oraz jako osób robiących review, też fajnie by było wziąć część odpowiedzialności na siebie i co jakiś czas przypominać autorowi tego kodu, co on popełnił. Takie fiksy nie powinny zostawać w kodzie. Bo jest taka teoria rozbitego okna. Jak mamy coś bardzo ładnego, to staramy, to dbamy o to. Ale jak się pojawia pierwsza rysa, to wtedy ta druga mnie już nie boli. Trzecia, czwarta już mnie nie razi. Dlatego wszelkie te rysy powinniśmy usuwać jak najszybciej. Tylko w ten sposób ten kod będzie nadal utrzymywalny, nawet po wielu, wielu latach. Kolejny problem. No bo sobie napisałem ten kod, mam tam mnóstwo rzeczy do poprawy. Ja się z nimi nawet zgadzam. I teraz jest to trudne pytanie. Bo zakładam, że tutaj jest trzy inne osoby czekają, aż mój kod zostanie zmerdżowany, więc idę do osoby robiącej review i proszę, zaakceptuj to, niech to poleci do master branch'a, a ja to poprawię później. I teraz pytanie, kiedy powinniśmy się na to godzić? Tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli to są zmiany te następujące, te, które wyłapała osoba w review, jeżeli to są zmiany, które nie wpływają na, nie przekłamują logiki, którą implementujemy. Dlaczego? Bo jeżeli na przykład ja będę miał tam w swoim kodzie wyciek pamięci, czy ja z wyciekiem pamięci mogę żyć przez godzinę? Mogę. To nie jest problem. W niektórych sytuacjach. Czasami to nie jest problem. Użyty przeze mnie algorytm jest wolny. Czy ja z tym mogę żyć? Czasami mogę. Czasami mnie to nie boli, jeżeli ja będę żył z tym przez jeden dzień. I tak dalej, i tak dalej. Jest sporo takich rzeczy, których naprawę mogę przesunąć trochę dalej. Jeżeli ja sortuję wolno, ale sortuję, to jest ok, ponieważ ja przyspieszyć to sortowanie mogę trochę później, ale to może zostać zmerdżowane. Inni mogą pracować, bo wiedzą, że to będzie sortowało, a ja w międzyczasie mogę przyspieszać to sortowanie. Natomiast jeżeli ja chciałbym wprowadzić sortowanie, a zamiast sortowania wprowadzam odwrócenie, no to już nie jest to, bo inni opierają swoją funkcjonalność na niepoprawnych założeniach. Więc naprawa mojego odwracania na sortowanie czego będzie wymagała? Ja powinienem wtedy przejść przez każdy commit, który został zrobiony po moim, żeby zrewidować, czy oni się opierali na niepoprawnych założeniach, czy jednak wzięli pod uwagę to, że ja to zmienię zaraz. Bo to nie zawsze może być takie trywialne. Więc moja rada, jeżeli to jest właśnie takie, robię to, co powinienem robić, ale nie tak, jak powinienem robić, czyli ja spełniam założenia, ale ta implementacja jest nie do końca dobra, to jest coś, co mogę poprawić później. Ale jeżeli ja nie robię tego, co powinienem robić, wymagań nie spełniam, to dla mnie, nie możemy tego zmerdżować, bo to jest coś, co nam jest totalnie niepotrzebne. Ta funkcjonalność jest błędna. To jest coś, co powinno zostać poprawione, nim dopiero zostanie zmerdżowane. Okej, okay, no to akurat było właśnie o tym wielkim obrazku i podzieleniu się tą funkcjonalnością wcześniej. Jest jeszcze pewien aspekt. Czasami za mało wiemy. Ludzie się zmieniają. Nie wiem nad jak starymi projektami pracowaliście. Ja obecnie pracuję nad projektem, który ma 8 lat za sobą. Nie ma ani jednej osoby, która była na początku. Najdłużej pracuje tam osoba, która ma 4 lata stażu w danym projekcie. Dużo rzeczy nie wiemy. Dużo rzeczy nam może uciekać. Dlatego tak ważne jest nieustanne dzielenie się tym, jak chcemy coś rozwiązać, nim to trafi do review. Bo dzięki temu te luki w moim myśleniu zostają wyłapane, nim ja siądę do klawiatury.
To nie będzie tak, że ja sobie pomyślę, napiszę, a następnie ktoś po mojej całej pracy mi powie, ale to nie ma sensu. Że to się nie trzyma kupy, bo to, to, to. Ja w takim wypadku wkładam duży wysiłek w to, żeby to napisać i wyrzucić. Co więcej, ktoś jeszcze musi poświęcić sporo czasu na zrozumienie tego kodu, przepatrzenie go i tak dalej. A jak jest kod napisany, zaimplementowany, to gwarantuję wam, że nawet jeżeli diagramów, jakkolwiek byście je nie przedstawiali, kółeczka, kwadraciki, cokolwiek, UML-e, nie UML-e, to diagram jest łatwiej pojąć niż ten cały kod z implementacją. Tam się dużo więcej rzeczy dzieje. Tam jest trudniej wyłapać problemy. Dlatego duże zmiany zawsze powinny być przedstawiane przed implementacją. I najważniejsze, pamiętajcie, że code review to nie jest tak, że ja tam złapię wszystkie bugi. No nie, nie złapię. Ja tam patrzę na jakość. Ja tam się chcę podzielić wiedzą. Ja tam chcę się czegoś dowiedzieć. Wiele bugów mi umknie w tym code review. Dlatego mam też inne narzędzia. Polecam wam TDD. Bardzo fajnie wpływa na to, jak ten kod później można rozwijać. Bardzo dobrze jest w ogóle testować. Już nieważne, czy to jest TDD, czy test first, czy najpierw piszecie funkcjonalność, a później testujecie. Te testy dają wam pewną gwarancję. Gwarancję, że jakoś to działa. Tak samo złudne jest opieranie się na jakichkolwiek innych praktykach w 100%. Jakiś czas temu była moda nad code coverage. 100% to jest coś, czym się warto chwalić. To jest bzdura. To nieważne, czy to jest 100%. To nieważne, czy to jest 80%, 60%. Testy są istotne. Ale najważniejsze jest to, żebyście testowali to, co chcecie. To, co jest najistotniejsze. I to jest jakaś statystyka, która wam coś mówi. To jest narzędzie, które wam coś mówi. Wy w code review nie wyłapiecie, czy to pasuje do wielkiego, do całości. Wy nie wyłapiecie, jeżeli ktoś buduje swój kod na błędnych założeniach, które już są w kodzie. Tego nie wyłapiecie. Wy możecie nie wyłapać wielu technicznych, performance'owych aspektów. Czy ten algorytm jest wolny, wystarczająco szybki? To wam może umknąć. Często wam umknie. Dlatego to jest po prostu jeszcze jedno narzędzie. Okej. Okay. No to czy robić, czy nie robić? Dla mnie odpowiedź jest prosta. Robić. Ale w każdym momencie, jeżeli zaczyna to trwać za długo, dla mnie za długo to jest powyżej 15 minut. To znaczy, że mamy błąd. To znaczy, że robimy coś źle. To znaczy, że trzeba coś poprawić. I w tym momencie warto się zastanowić, co robimy nie tak. Jak możemy to poprawić? Dlaczego? Bo im dłużej to będzie trwało, tym mniej wam się będzie chciało to robić. Im mniej wam się to będzie chciało robić, tym mniej wniesiecie w to review, tym bardziej tak na odwal się to po prostu zrobicie. Bo będzie chodziło o to, żeby jak najszybciej skończyć. Bo wiecie, że dobre przyłożenie się do tego zajmie wam sporo czasu. Okej, to z mojej strony wszystko. Jeżeli macie pytania, to słucham. A jeżeli nie, to dziękuję i jestem tu cały czas.